Wiosna nas, słuchajcie, w tym roku nie rozpieszcza, bo zamiast ciepłej wiosny mamy porę deszczową. No ale trudno, słuchajcie, robotę zrobić trzeba, egzotyki trzeba sadzić. Dzisiaj, słuchajcie, zajmę się tym maluchem i będziemy od niego oddzielać odrosty. Dzień dobry. Moi drodzy, kiedy decydujemy się na zakup banana, bananowca, bardzo szybko doczekujemy się zazwyczaj odrostów. Nie we wszystkich przypadkach, bo niestety ten najpiękniejszy abisyński nie da nam tych babików, tych odrostów, czy tam odnóżek, jak to zwać, tak zwać. Ale w przypadku takiego na przykład sikimensis jest to dosyć szybko. Słuchajcie, to jest mój sikimensis, który ma... Matko, ile on ma? 2 lata? Tak. Tak, 2 lata ma i to był z nasionek wysiany, więc słuchajcie, bardzo szybko, jak widzicie, to nie są jego pierwsze odrosty. Ma już te sadzoneczki tutaj, jedna większa, druga mniejsza, tam jest jeszcze mniejsza. I teraz tak, jak to oddzielić, żeby wszystkie się zachowały, żeby niczego nie zniszczyć? No, bardzo prosto. Słuchajcie, najpierw zacznę sobie od wyjęcia tego z doniczki. Oczywiście perliczkiem zawsze obstukać, żeby to nam wszystko łatwiej wyszło. Bo jednak, słuchajcie, ciężar to swój ma. Oj, niedobre miejsce sobie do tego wzięłam, ale nie chcę sobie, słuchajcie, na trawie paskudzić ziemią. Wyjdzie mi tak po prostu. Teraz zobaczymy. Może go nie uszkodzić za mocno. Ejdzie. Mistrzostwo recyklingu, słuchajcie, to jest, to był kiedyś koszyk na pranie. Ma dziurę zrobioną na dole i się sprawdza do zimowania. Dobra, wywalamy. No i teraz tak, słuchajcie, można to tak po prostu, jak widać, teoretycznie odciąć tutaj, tak? Ale ja wiem, że wielu z Was się boi tak po prostu wziąć noża i ciachnąć, bo może się okazać, że faktycznie taka sadzonka może jeszcze nie mieć korzeni. Czym ona jest większa, tym jest bezpieczniej, ale korzenie własne musi mieć. No bo jeżeli nie ma tych korzeni, to szansa, że je puści, jest powiedzmy 50%. Okej, żeby mieć pewność, słuchajcie, ja wiem, że leje i to będzie komicznie wyglądać, jak ja będę lać wodę w trakcie deszczu, ale spróbujmy. Nie będę pukać całości, słuchajcie, ale tutaj już wyraźnie widać, zobaczcie, że ten korzeń jest raczej od rośliny matecznej, ale ten tutaj na dole już swoje korzenie ma. Tak więc moim zdaniem nie trzeba tego płukać bardziej, wystarczy teraz odciąć. I teraz tak, ja będę, słuchajcie, powtarzać do znudzenia, że nieważne co tniemy, czy liście, czy przycinamy na zimę liście, czy korzenie tniemy, czy cokolwiek tniemy, słuchajcie, narzędzie ma być czyste i ostre. No i dobra. Proszę bardzo, bardzo elegancka, ładna sadzonka. To, że on jest tutaj, słuchajcie, tak urżnięty w ten sposób, na płasko, to w ogóle absolutnie w niczym nie przeszkadza. Taka sadzonka ma 95% szansy na przeżycie. No chyba, że coś sknocimy, ale to naprawdę jest bardzo żywotna roślina, takie banany, to naprawdę ciężko jest, żeby to sknocić, tak? Taki mały pójdzie sobie do doniczki. Tego sobie, słuchajcie, oddzielę jeszcze, żeby posadzić go w innym miejscu, a dużego posadzę sobie tam w kącie. No i zobaczcie, co się stało, tak? Nie wypukałam ziemi i okazało się, że byłby jeszcze jeden odrost. Z tego nic nie będzie, słuchajcie, to jest, żeby się nie przewrócił, za małe, tak żeby to się ukorzeniło, więc to jest do wyrzucenia. Ale no tak się zdarza, dlatego może warto czasami płukać te korzenie. Ja wiem, że jeżeli byłby to Wasz jedyny banan, to pewnie by Wam się serce kroiło, ale jak ja tutaj mam tych bananów już kilkanaście, jak nie więcej, no to nie będę się przejmować. No i zobaczcie, to już jest porządny odrost, zobaczcie, przekorzeniony, elegancko, tak, tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować, to można do doniczki, można wprost do gruntu, po prostu, fabryka. A tego, moi drodzy,
wsadzam tak, jak jest. W sumie o tym chciałam dzisiaj zrobić film, że to jest bardzo proste, ale jeżeli ktoś jeszcze ma wątpliwości, w czym sadzić banana, to zapraszam do dalszej części. Ok, miejsce docelowe dla niego wybrałam tutaj. Chyba się tutaj zmieści, ale słuchajcie, jestem ciekawa, co wykopę, bo tutaj 2 lata temu rosły kanny, które w zeszłym roku bardzo późno wystartowały, czyli ja je po prostu zapomniałam wykopać, ale przezimowały. No w tym roku teoretycznie nie powinny, bo było bardzo zimno w zimę, ale poszukać trzeba. Tutaj słuchajcie, zobaczcie, jaka jest ziemia. Tu jest ziemia workowa, wymieszana z gliną, którą ja tutaj mam standardowo na obiekcie. I oczywiście do tego jeszcze był ładowany kompost, znaczy ziemia kompostowa i wiele różnych ulepszaczy, więc ta ziemia jest tutaj z roku na rok coraz lepsza. Oj, to wcale nie potrzebuje tak głęboko. No, nie mam kan jednak, chyba zgniły. To nie były jakieś szlachetne rośliny, więc jakoś nie jest mi tak bardzo żal. Dołek zawsze kopiemy większy. I teraz do dołka, słuchajcie, standardowo. Tak jak powiedziałam, można dać ziemi kompostowej, ale ja jeszcze nie rozparcelowałam kompostownika w tym roku. Będę to robić później. Mączka kostna i oczywiście, co jest w wiadrze z niebieskim deklem? Obornik. Muszę oszczędzać, bo na razie mi brakło. I wymieszać. Oj, zamordowałam dżownicę. I teraz. Siup. Ale trafiłam z poziomem, idealnie. I zasypać. I kujawiaczek. Słuchajcie, to jest zawsze kłopot, bo niby banan prosty jak drut, nie? Chociaż widzieliście jakiś prosty drut? Też głupie powiedzenie. Banan prosty, a zawsze jakoś tak mi wychodzi, słuchajcie, że on gdzieś mi osiądzie, jakbym się nie starała, to one zawsze potem rosną krzywo. Ale zaleta jest, słuchajcie, tego taka, że w naturze no nic nie rośnie tak do końca prosto. Jeszcze co warto wspomnieć, jak jesteśmy przy odrostach, przy sadzeniu, jeżeli sadzimy roślinkę model banan, to słuchajcie, zawsze ją możemy dać ciut głębiej niż ona na przykład rosła wcześniej w doniczce, czy zimowała w kastrze. Oj, chyba mogę już to zdjąć. Na chwilę przestało padać. Posadzenie jej głębiej to zdecydowanie jest lepszy pomysł niż posadzenie jej za płytko. I to by było z bananem. Oczywiście, jak skończyłam robić, no to oczywiście przestało padać, no ale to jest całkowicie normalne, ale ogrodnicy nie rdzewieją. Na koniec, słuchajcie, pokażę Wam, zobaczcie to. Wkopywałam aleję bananową jakiś czas temu i słuchajcie, wykopałam ogromny odrost. Właściwie to takie podłużne kłącze, które było pod ziemią z wychodzącym odrostem. Słuchajcie, prawdopodobnie właśnie od Musa sicimensis, który zimował w gruncie. Okej, banan był zabezpieczony, jak widzieliście, jak nie widzieliście, to zapraszam Was tutaj do filmu, jak ten banan przezimował w gruncie. Ale skoro odrost przezimował, słuchajcie, gdzie u mnie były spadki do minus 18 i ten mróz był długotrwały przez kilka tygodni, no może nie aż taki mocny zawsze, ale jednak był. I ten odrost, słuchajcie, przeżył bez okrycia, bez niczego, no to myślę, że chyba będę robić kolejne kroki w kierunku próby przezimowania z mniejszym zabezpieczeniem. No i dobrze, będzie się działo, słuchajcie, nie będzie nudno. Tym posadzonym kolejnym bananem żegnam się z Wami na dziś. I co? Jesteśmy w sezonie sadzenia i będziemy sadzić dalej. Trzymajcie się, pa!